Rozwiały się wątpliwości w sprawie lokalizacji fabryki Izery. Choć od początku mowa była o Jaworznie, to inwestycja w ostatnich miesiącach przystopowała i z pewnym niepokojem czekano na wiążące decyzje w tej sprawie. To już pewne, że pierwszy polski elektryk będzie produkowany w Jaworznie. Jedyna spółka, która wzięła udział w przetargu prowadzonym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Urząd Miasta Jaworzna, zostanie właścicielem 117-hektarowej działki. Elektromobility Poland rozpocznie budowę w przyszłym roku. Magdalena Sincewicz. Przy wytypowaniu terenu właściwego dla strefy gospodarczej bierze się pod uwagę wiele czynników. Jego skomunikowanie, możliwość doprowadzenia mediów czy jego uzbrojenie. I tak też się stało. Dzięki specjalnej specustawie Lasy Państwowe przygotowały teren, by można było na nim wykonać odpowiednie prace infrastrukturalne. Później przyszła pora na zaproszenie inwestorów. Zakup gruntu w Jaworznie przez Elektromobility Poland to jest nie tylko szansa dla Jaworzna, województwa śląskiego, ale również dla Polski. Tak jak 27 lat temu decyzja dotycząca budowy w pierwszej fabryki samochodów Opla zmieniła Gliwice, zmieniła region cały śląski, tak uważam, że dzisiaj ta sytuacja to jest następnym takim wielkim kamieniem milowym do rozwoju województwa śląskiego. Województwa, które stanie się stolicą elektromobilności. Wszystko za sprawą nowoczesnej fabryki, pierwszego zaprojektowanego i wyprodukowanego w Polsce elektryka. Będzie w niej realizowany pełen proces produkcji samochodu. Znajdą się tam wszystkie wydziały produkcyjne. Tłocznia, spawalnia, lakiernia i montaż. Z taśmy rocznie zejdzie 200 tysięcy pojazdów. My realizujemy nasze zadania, że tak powiem, zgodnie z harmonogramem, który przedstawiliśmy, ogłosiliśmy w listopadzie ubiegłego roku, kiedy podpisywaliśmy umowę partnerstwa technologicznego ze spółką Geely. Także jesteśmy pewni, że na tą chwilę, gdzie również ten wczorajszy moment był wpisany, że tak powiem, w ten harmonogram, jesteśmy w czasie, że tak powiem, i pierwsze samochody testowe zjadą z linii produkcyjnych z końcem 2025 roku, a komercyjnie Izera pojawi się w sprzedaży w połowie 2026. By tak się stało, firma musi wpierw podpisać odpowiednie umowy i uzyskać niezbędne zgody, między innymi te od Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Bo jak wiadomo, wcześniej plany budowy fabryki w tym miejscu wywoływały wiele kontrowersji. Dlatego miasto zdecydowało się przeprowadzić badania satysfakcji mieszkańców. Ci w większości byli na tak. My się bardzo cieszymy, że wbrew pogłoskom, wbrew pomówieniom ten projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem, że to jest pierwszy bardzo poważny inwestor w jaworznickim obszarze gospodarczym. Ja przypominam, że ten obszar powstał po to, żeby tutaj właśnie gromadzić, zapraszać inwestorów, którzy będą tutaj dla Jaworzna tworzyć w ramach tego obszaru miejsca pracy. Miejsca pracy, które z powodu braku terenów inwestycyjnych wciąż deficytowe, ponad 70% obszaru Jaworzna stanowią bowiem lasy. Dużo nowych miejsc pracy, a nie wiadomo jak to będzie z tą elektrownią, która w tej chwili jest jakby największym pracodawcą. Jak najbardziej jestem za. Szczególnie jak się coś nowego buduje, wiadomo, ludzie będą mieli nowe miejsca pracy, pieniądze, wypłaty, jak najbardziej. Tym bardziej, że tego typu projekty przyciągają kolejnych inwestorów.